Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów kanału, a szczególnie gorąco witam osoby urodzone 17 marca. Niezależnie od tego, ile macie lat, w jakim roku dokładnie przyszliście na ten świat, ważne, że właśnie w tym konkretnym dniu obchodzicie swoje urodziny, dlatego że to będzie taka wasza ogólna przepowiednia urodzinowa, czyli wskazówki od kart dla was. I dla was tą kartą wskazówką jest Księżyc. Księżyc to przede wszystkim karta ogromnie rozwiniętej intuicji. Pokazuje was też jako osoby troszeczkę tajemnicze, troszeczkę takie być może maskujące się, krygujące się troszeczkę, nie pokazujące od razu swojej prawdziwej twarzy, nie odkrywające wszystkich kart, ale bardzo pomysłowe, bardzo kreatywne, bardzo takie rozwinięte duchowo również. Ja bym powiedziała, że wśród was mogą być nawet osoby, które zajmują się na co dzień ezoteryką, działaniami ezoterycznymi. Powiedziałabym również, że możecie być ewentualnie w ciąży, jakieś kobiety ciężarne być może wśród was też się znajdują, ponieważ jak najbardziej Księżyc jest to kobieca energia, również pokazuje właśnie nam kobiety ciężarne. Także jeżeli planujecie, jeżeli podejmujecie tutaj jakieś zabiegi zmierzające do właśnie bycia w ciąży, to ta karta może wam zwiastować udane działania, czyli sukces, powodzenie w tej sprawie jak najbardziej. Więc już z góry gratuluję tym, którzy się starają, a urodzili się właśnie 17 marca, bo tutaj wasze marzenie może się pięknie zrealizować. W związkach Księżyc pokazuje nam czasami takie trudne relacje, jakieś takie obsesyjki, bym powiedziała, jakieś uzależnienia od partnera, takie nadmierne przywiązania, gdzieś takie powiedzmy nadmierne poleganie na tej drugiej osobie, czyli troszeczkę zmierzające uczucia do takich niezdrowych relacji, no bo jednak nawet w związku każda z osób potrzebuje też takiej swojej osobistej przestrzeni, od czasu do czasu samotności, od czasu do czasu po prostu odejścia gdzieś na bok, wyłączenia telefonu komórkowego, spotkania się ze znajomymi itd., itd. Więc wiecie, o co chodzi. O to, aby też nadmiernie nie kontrolować albo nie pozwalać siebie kontrolować. Księżyc może nam pokazywać takie związki, w których my czujemy się troszeczkę niepewnie, dlatego że panuje pewien taki chaos uczuciowy, chaos emocjonalny. My nie do końca wiemy po prostu, jakie są odczucia naszego partnera, nie do końca znamy jego intencje, coś może być dla nas niejasne, no i w związku z tym jest to jakimś źródłem zastanawiania się, stresu, być może nerwów, jakiegoś takiego, powiedziałabym, drobnego rozchwiania, no bo po prostu nie wiemy, na czym stoimy. I tutaj warto by było dążyć do takich szczerych rozmów, żeby po prostu ta atmosfera została oczyszczona, żeby było wiadomo, o co chodzi. Jeżeli chodzi o finanse, powiedziałabym w ten sposób, że Księżyc raczej nie jest tutaj zbyt sprzyjającą kartą, dlatego że może pokazywać pewne straty finansowe. Z drugiej jednak strony, jeżeli macie taką pracę, gdzie wymaga się od was pomysłowości, pewnych nowych idei, cały czas wdrażacie coś nowego, oparte jest to na nowych koncepcjach, czyli na takich nowościach, ciągle właśnie musicie nad czymś myśleć, ciągle być do przodu, to tutaj jest to bardzo sprzyjająca karta, bo tak jak mówiłam wcześniej, no na pewno bardzo rozwinięta intuicja, duża pomysłowość, dużo rozmaitych właśnie idei może przychodzić wam w najbliższym czasie do głowy i to będą naprawdę takie kreatywne pomysły, które warto by było wdrożyć w życie. Niektóre z nich mogą być nawet bardzo odkrywcze, bardzo nowatorskie. To już tutaj zależy od tego, jaką konkretnie dziedziną się zajmujecie. Niekoniecznie musi to być oczywiście związane z pracą zawodową, może to być związane na przykład z waszą pasją, z rozwijaniem jakichś swoich również naturalnych talentów. Wy jesteście urodzeni 17 marca, więc ta 17 też odpowiada tarotowej gwieździe, więc wy przede wszystkim jesteście
osobami, myślę, bardzo mocno uduchowionymi jednak i takimi też przekonanymi o pewnym przewodnictwie, o tym, że jednak jest coś więcej, że coś nas prowadzi przez życie, coś nad nami czuwa. No i macie taką, myślę, takie silne przekonanie o tym prowadzeniu. Tutaj jeszcze dodatkowo ten księżyc, czyli bardzo potężna intuicja, więc naprawdę można z tego zrobić użytek. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, księżyc by nam tutaj pokazywał jakieś nasze fobie, obsesje, nasze takie lęki, być może uświadomione bądź nieuświadomione. Czasem takie choroby, które sobie gdzieś tam wmawiamy, takie dolegliwości, które nam się wydaje, że mamy i my możemy być nawet święcie przekonani, że faktycznie na to chorujemy, aczkolwiek no to jest czasami też na zasadzie takiego właśnie wmawiania sobie choroby. Bardzo ważne jest tutaj również uważanie na układ pokarmowy, bo księżyc może nam pokazywać jakieś takie nieprawidłowości w odżywianiu się. Jemy gdzieś szybko, w przelocie, jakieś śmieciowe jedzenie, gdzieś na mieście, no bo na przykład mamy dużo pracy i nie ma czasu na to, żeby sobie samemu przygotować posiłku, więc nie dbamy zanadto o tą dietę. Jemy po prostu byle co, byle gdzie. Nieregularnie również, no i to się wszystko odbija niestety na naszym zdrowiu. Tutaj też mogą być takie dolegliwości związane z układem pokarmowym, jak wszelkiego rodzaju choroby wrzodowe, nietolerancje pokarmowe, jakieś alergie pokarmowe, refluksy, problemy z trawieniem, no i tym podobne sprawy, więc warto by było u Was tutaj też zwrócić uwagę na dietę, na to, żeby były te posiłki spożywane regularnie i żeby one jednak były zdrowe, żeby były prawidłowo zbilansowane. Tak wygląda przekaz dla Was, mam nadzieję, że okazał się pomocny. Ja składam Wam najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, aby Wam się spełniło wszystko to, o czym marzycie, abyście pozytywnie zrealizowali wszystkie swoje zamierzenia, no i aby wszystko w Waszym życiu działo się dla Waszego najwyższego dobra. Dużo miłości, szczęścia, pieniędzy. Każdemu po prostu życzę tego, co będzie dla niego najlepsze. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.